6 października 2018 roku odbyło się doroczne zgromadzenie statutowe Pensylwańskiego Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego Strażnica. W programie znalazły się budujące wykłady i zachęcające sprawozdania, a także wywiady, które umacniają naszą wiarę. Na przykład wywiad z bratem Gerritem Leszem, członkiem ciała kierowniczego. Obejrzyjmy teraz pierwszą część tego zgromadzenia. Tytuł wstępnego przemówienia brzmi Docenianie raju duchowego. A co z rajem duchowym? Co stanowi jego granice? Podajmy kilka przykładów. 1 Koryntian 5:11. Przestańcie utrzymywać kontakty z wykluczonymi. To granica, której nie przekraczamy. 1 Koryntian 5:11. Przestańcie utrzymywać kontakty z wykluczonymi. To granica, której nie przekraczamy. 1 Koryntian 5:11. Przestańcie utrzymywać kontakty z wykluczonymi. To granica, której nie przekraczamy. Pierwszy Koryntian 5:11. Przestańcie utrzymywać kontakty z wykluczonymi. To granica, której nie przekraczamy. Pierwszy Koryntian 5:11. Przestańcie utrzymywać kontakty z wykluczonymi. Widać było, że ktoś tu kłamie. No ktoś tutaj mówi nieprawdę. Ja przepraszam za mocne słowa, ale ktoś tu kłamie. Wie pan co, powiem panu tak, jest pan dorosłym człowiekiem i nie oszukujmy się. Bo ja lubię wszystko, nie, najbardziej nie lubię, jak ktoś mi kłamie. To granica, której nie przekraczamy. Bardzo panie, proszę, proszę tego pana na chwilę panie. Sąd wziąć, bo pan ja przeszkadza nam. Jesteście telewizją, która manipuluje, która oszukuje.